Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Może łyczek porannej kawy? Będzie łatwiej. A piję zawsze z osiołka. To jest osiołek kłapouchy, każdy chyba go zna. Kto ma dzieci przynajmniej, bo to jest kubusia pochadka. I dzisiaj tak lekko, łatwo i przyjemnie. Dzisiaj tam na Instagramie, na Facebooku. Bardzo szczególne infografiki? Bardzo szczególne, dlatego że dotyczą one kursu CCSIF, a konkretnie to przypominam Ci w nich, że jeszcze tylko 3 dni, 3, 3 dni istnieje możliwość uzyskania dostępu do tego kursu, kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, za połowę ceny, czyli za 1000 złotych. Jeśli zastanawiasz się nad tym... 1000 zł to jest za 16 godzin, za 5 modułów, za 75 tematów, to jest po prostu szok. Jeśli zastanawiasz się nad tym, aby ten kurs zrobić, to nie przegap tego, gdyż drugiej takiej okazji nie będzie, nie będzie. To jest jedyna zniżka na ten kurs, a wynika ona z faktu, że jest to jego pierwsza, ale to absolutnie pierwszejsza, pierwsza edycja Zresztą o tyle ciekawa, że posiada darmowe wsparcie webinarowe. I ta okazja kończy się 1 sierpnia, czyli tu już w niedzielę o godzinie 24:00. Jeśli chcesz wiedzieć co i jak, to wystarczy, że wejdziesz na kanał YouTube na kanał szpiegul.pl. Tam klikniesz na film, wideo z zapisem webinaru. Ten zapis jest ciągle jeszcze dostępny i ustawisz sobie czas na 1 godzina 23 minuty, 30 sekund. Tak się fajnie złożyło, że w tym momencie, sobie, jeżeli klikniesz, to wysłuchasz sobie zasad tej jedynej, powtarzam, jedynej promocji tego kursu. Takich zniżek na ten kurs już nie będzie. To jest pierwsza edycja i to jest taka jedyna zniżka. Ja oczywiście zachęcam do wysłuchania całego webinaru. Przepraszam, webinaru. Znajdziesz w nim. Ogrom wiedzy dotyczącej CSI. I to by było na tyle, jeśli chodzi na początek. Mówię o tym, ponieważ no, wiem, że wiele osób jeszcze nie słyszało o tym. Nie słyszało, z jakiegoś powodu przeoczyło. No to jest jednak okres wakacyjny, a, a obiecywałem, że kurs będzie tani, będzie w okolicach 1000 zł. Dlatego od razu mówię, Korzystajcie z tej wiedzy, patrzcie, przesyłajcie informacje sobie, bo, bo może to do kogoś nie trafi, a, no a żal byłoby, żeby, żeby nie skorzystać z aż takiej promocji. To jest 50% ceny normalnej. To jest jedno. Drugie, nadal pracuję nad scenariuszem nowego odcinka podcastu OSS, okiem służb specjalnych i jeszcze go nie znajdziesz, jeszcze go nie ma, także nie szukaj, dam znać, kiedy on się pojawi. Hmm. No, po prostu w chwili obecnej muszę powiedzieć, że moja efektywność nie wróciła do normalnego poziomu i, i, i wszystko u mnie trwa nieco dłużej. No, ale wszystko ale polepsza, jest coraz lepiej, i myślę, że w końcu wpadnę w te tory i zacznę pracować na takim etapie, na takim poziomie efektywności, I jak to było zanim to choróbsko mnie dopadło. A ponieważ choróbsko sobie poszło i zwiedza cały świat z tego, co wiemy. No to myślę, że i u mnie się znacznie, znacznie polepszy. To byłaby taka kwestia druga dzisiejszego szpiegu life'a. Z kolei trzecia: to chciałbym Ci dziś opowiedzieć o podejmowaniu decyzji. Czasami mówimy o rzeczach banalnych, albo nawet inaczej. Ja bardzo często mówię o rzeczach banalnych, o rzeczach, których ogólnie jest wiadomo, a mimo tego, mimo tego, tak normalnie działając, normalnie sobie żyjąc, przeoczamy te różne kwestie. I dziś taką jedną kwestią jest właśnie podejmowanie decyzji. Ja oczywiście nie będę zajmował się całą tematyką tego, to będzie m.in. na kursie CCSF. Nie będę tej tematyki teraz rozdrabniał. Natomiast chciałbym powiedzieć o dwóch dwóch różnych kwestiach. Dwóch, dwóch różnych kwestiach. Od, sorry, dwóch różnych kwestiach. Mianowicie. Pierwsza kwestia jest taka. Decyzja. Decyzja to jest zarówno działanie, czyli podjęcie decyzji o działaniu, jak i zaniechanie. Czyli albo podjęcie świadomej decyzji o niepodejmowaniu działania, albo w ogóle nie podejmowanie decyzji. Zaniechanie. Czyli decyzja to jest i działanie, to jest raz, i zaniechanie. To jest dwa. Czy to jest istotne? No jest to istotne, ponieważ mamy jakąś taką, mamy to jest zwykle takie, no, nie wszyscy oczywiście, ale mamy co do zasady takie lenistwo intelektualne, albo strach, i nie chcemy się mierzyć z wyzwaniami i nie podejmujemy, nie podejmujemy decyzji. Do, I dochodzi do zaniechania, tak? Zaniechania działania. A zaniechanie działania jest również podjęciem decyzji, ponieważ skutki i tak zaistnieją w przyszłości. Dlatego. Odkładanie decyzji, które oczywiście może mieć sens, jeśli jest działaniem świadomym, jest decyzją. I w życiu często bywa tak, że my nie podejmujemy jakiejś decyzji. Innymi słowy, dochodzi do zaniechania i część, często większa część naszych problemów po prostu znika. Ona się jakoś rozpływa, przestaje istnieć i to jest fajne, ale część. Część tych problemów nie znika, a wręcz rośnie, i to już nie jest fajne. Czyli, jedną taką rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, kwestią, to jest to, że jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to decyzją jest zarówno działanie, jak i zaniechanie działania bez względu na to, czy ono jest świadome, czy ono nie jest świadome. I taka druga kwestia, to chodzi mi o. O intuicję. Dlaczego? Dlatego, że decyzję podejmiemy albo na podstawie osądu, czyli właśnie intuicji, albo na podstawie wiedzy. Często tak bardzo negatywnie podchodzi się do intuicji, że intuicyjnie nie wolno podejmować decyzji i tak dalej. To nie jest prawda. Intuicja jest bowiem niezwykła, ona opiera się zarówno na naszym doświadczeniu, jak i na naszych przekonaniach. A nasze przekonania wynikają i z postaw, i z doświadczenia życiowego, i, i zawodowego. Jest to taka mieszanka, która tworzy coś, co nazywamy właśnie przeczuciem. I teraz tak: jeśli posiadasz dużą wiedzę i doświadczenie w czymś, co wymaga podjęcia decyzji, no to nie powinieneś odrzucać intuicji. Powinieneś jej posłuchać. Szczególnie, gdy podjęcie decyzji jest pilne i działasz pod presją czasu. Słuchaj, słuchaj intuicji, ale tylko powtarzam, wtedy, kiedy posiadasz dużą wiedzę i duże doświadczenie w tym, czego dana decyzja dotyczy. W każdym innym przypadku o wiele stabilniejszym fundamentem podejmowania decyzji jest wiedza. I istnieją dwa rodzaje wiedzy, które nas interesują: wiedza indywidualna oraz wiedza organizacyjna. Jeśli mówimy o Twoim prywatnym życiu, no to wiedza organizacyjna nie będzie Cię szczególnie interesowała z tego powodu, że no nie masz za bardzo do niej dostępu. To znaczy, to nie jest do końca prawda, dlatego że w dzisiejszych czasach systemy informatyczne powodują, że no mamy na swoich dyskach twardych wiele różnych, wiele różnych informacji, wiele różnych danych. Niektórzy świadomie bądź nie analizują sobie te dane i to jest dobre. I mamy coś, jeżeli my jesteśmy jako pewna organizacja, dlatego że systemy informatyczne, one zwiększają nasze możliwości. Nie mamy czegoś w głowie, prawda? Ale mamy w systemie i możemy korzystać z czegoś, co byśmy określili w firmie wiedzą organizacyjną. A dobra, ale czym jest wiedza indywidualna może najpierw? Wiedza indywidualna wynika z edukacji, ze szkoleń, z doświadczeń, a także umiejętności analitycznych każdego pojedynczego człowieka w biznesie dodatkowo istnieje mówiłem wiedza organizacyjna czyli suma suma wiedzy indywidualnej wszystkich pracowników ale nie tylko bo również interesariuszy tak czyli na styku między firmą takich no, feedbacków czyli zwrotnych. Oj oj oj, uciekło mi słowo znowuż. No i w każdym razie tego feedbacku pomiędzy środowiskiem wewnętrznym firmy a tym mikrootoczeniem, czyli tym otoczeniem bliższym firmy, czyli jest to suma indywidualnej wiedzy pracowników i interesariuszy firmy oraz wyników działań o charakterze wywiadowczym, czyli zbierania informacji i analitycznym, czyli ich analizowania. I dlatego tak wiele Mówi się w firmach o, w biznesie w ogóle, o zarządzaniu wiedzą, dlatego że tej wiedzy jest strasznie dużo, ta wiedza organizacyjna ona jest zawarta nie tylko w umysłach pojedynczych ludzi, ona jest przekładana dzięki systemom informatycznym, a wcześniej dzięki no, takim systemom dystrybucji i archiwizacji danych, no ale to było na, na zdecydowanie niższą skalę ta wiedza, która jest obecnie zawierta, zawarta w systemach informatycznych, do których no, na określonych zasadach ma się dostęp i tak dalej, można z nich korzystać, można wykorzystywać do poszczególnych bieżących analiz I, i ich wyniki. No, to jest właśnie to. Dają wiedzę na podstawie której podejmuje się decyzji, tą wiedzę decyzyjną, wiedzę kierowniczą, tą wiedzę dzięki której każdy Pracownik, jeżeli ma jakieś takie zadanie, może podjąć sensowną wiedzę I, i powtórzę intuicja jest dobra. wiedza jest dobra. zależy kiedy co stosować. I na tym będzie zakończył dzisiejszy Szpiegu live, przypominając oczywiście, że jeszcze tylko i wyłącznie trzy dni na, na promocję, na promocję. 50%, 50%, żeby wejść w, e, w posiadanie, no, żeby uzyskać dostęp do kursu CCSIF, to się już nie powtórzy. To tyle, co ja chciałem powiedzieć Tobie na dzisiaj. Szpiegul.pl Życzę bardzo miłego dnia, cudownego, słonecznego i dobrej zabawy, bo mamy okres wakacyjny. Szpiegul.pl Piotr Herman Cześć!